Rozmowa dnia. A pierwszym gościem środowych sygnałów dnia jest pan Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie rzeczniku, właśnie czytałem świeże wydanie Gazety Polskiej, tygodnika. Rozmowa z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Fragment. Jest niemal pewne, że Rosja przeprowadzi prowokacje przed wyborami w Polsce. Już wiele miesięcy temu mówiłem, że nasi przeciwnicy polityczni chcą doprowadzić do prowokacji przed wyborami. Rosjanie też. No z całą pewnością Rosji jest na rękę, jeżeli w Polsce wrze, jeżeli dochodzi do jakichś napięć, zwłaszcza społecznych. Wiemy doskonale wszyscy, że czas wyborów parlamentarnych to ważny czas, gdzie zawsze rzeczywiście pewne emocje dodatkowe się pojawiają. Natomiast to, że w ogóle Rosjanie chcą wpłynąć na sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej i podgrzewać różne podziały społeczne, to widzimy również to, co się w oparciu o to, co się dzieje w innych krajach. Mołdawia, również tutaj Bałkany, też przecież tam trzeszczy i zaczyna kipieć powoli wiele emocji, różnych napięć społecznych i w Polsce myślę, że również Rosjanie będą chcieli mieć wpływ na to, jak będą przebiegały te wybory. Zresztą nie od dziś się mówi, że Rosjanie chcą wpływać na procesy demokratyczne w wielu krajach Europy Zachodniej, w Ameryce, bo przecież to nie jest tajemnicą, również w tych państwach Europy Zachodniej powstawały w ostatnim czasie komisje, które miały wyjaśnić właśnie wpływ Rosjan na procesy demokratyczne w tychże właśnie państwach. Prowokacje zbrojne na przykład mogą wchodzić w rachubę. Tu prezes jest pytany o to, czy o rakietę, która spadła niedaleko Bydgoszczy. Czy Rosja uczestniczyła w tym świadomie? Czy to był przypadek? Chodzi o tę rakietę. Nadal obie wersje są możliwe, mówi pan prezes. No to jest oczywiście wyjaśniane w tym momencie przez komisję, czy to był nieszczęśliwy wypadek, czy do tego zdarzenia doszło intencjonalnie. Jest postępowanie w prokuraturze. Właściwe służby wojskowe tym wypadkiem się zajmują. Wtedy, kiedy będziemy mieli konkretne ustalenia, będziemy mogli się na pewno do tego odnieść. Wszystko to, co jest robione w tej sprawie, jest cały czas koordynowane z naszymi oczywiście sojusznikami i tutaj jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z NATO, z Amerykanami, w związku z tym tutaj współpracujemy. I drugi bardzo mocny fragment. Tusk jest człowiekiem Niemiec w polskiej polityce. No na pewno, panie redaktorze, jest wysłany przez Niemców do Polski z powrotem po funkcji, po zakończeniu kadencji jako szef Rady Europejskiej, bo przecież sama Ursula von der Leyen wtedy, kiedy odchodził z funkcji szefa Europejskiej Partii Ludowej, życzyła mu tego, aby wygrał wybory w Polsce i został premierem, tak aby mogła się z nim spotkać wtedy, kiedy przyjedzie do Warszawy już jako premierem. W związku z tym tutaj Niemcy, można powiedzieć, grają w otwarte karty. Donald Tusk przyjechał do Polski z określonym zadaniem, z określoną misją. Chyba na razie średnio mu to wychodzi, bo sondaże niespecjalnie drgnęły w górę, odkąd wrócił do polskiej polityki. To, co mu na pewno wyszło, to to, że wprowadził wiele negatywnych emocji, agresji, hejtu, podziałów społecznych i mam takie wrażenie troszeczkę, biorąc pod uwagę chociażby te ostatnie dni, też wypowiedzi bardzo ostre Donalda Tuska, polityków Platformy Obywatelskiej, że oni chyba zmierzają do wywołania jakiegoś napięcia takiego wyjątkowego społecznego w Polsce, nie wiem, jakieś wojny domowej chcą, bo biorąc pod uwagę chociażby wpis pana Tomasza Lisa, skandaliczny wpis, i biorąc pod uwagę również to, że prawdopodobnie to będzie naczelne i przewodnie hasło tego marszu, które Donald Tusk organizuje, no to trzeba się zastanowić nad tym, jaki chcemy Polski. Czy chcemy Polski właśnie tego typu, pełnej agresji, hejtu, nienawiści? Czy chcemy Polski uczciwej, Polski rozwijającej się, nowoczesnej, Polski, która zmierza w określonym kierunku i Polski, która jest zarządzana przez ludzi, którzy mają na nią przede wszystkim pomysł, bo jesteśmy na etapie kampanii przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się jesienią tego roku. I ja ze strony polityków Platformy, opozycji, nie słyszałem żadnych konkretnych propozycji programowych, jakieś wybiórcze hasła rzucane bez jakichś dogłębnych, pogłębionych analiz, a de facto wszystko skupia się wokół jakichś negatywnych emocji, podgrzewania podziałów społecznych. I kolejny gorący temat, oczywiście Komisja do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie i zrobiła się wielka burza. Opozycja mówi, że ta ustawa w, cytuję, bezczelny sposób łamie konstytucję i jest stworzona do wyeliminowania Donalda Tuska z życia publicznego. Znaczy ta paniczna reakcja środowiska polityczno-medialnego z jednej strony sceny politycznej jest znamienna.
I to też wiele mówi o tym środowisku. Natomiast ja przypominam, że to już jest chyba po raz 5278, kiedy w Polsce zakończyła się demokracja, kiedy doszło do zamachu stanu i przestało działać państwo, bo przecież tak jedna ze stacji prywatnych wmawia Polakom już od 8 lat przy każdej właściwie reformie, przy każdej ustawie ważniejszej, która jest wdrażana do polskiego porządku prawnego. Za każdym razem jest ten sam argument. Koniec demokracji, nie ma praworządności, zamach stanu. No to ileż razy ta demokracja może umierać, ileż razy tę demokrację możemy niszczyć. No a tak zupełnie na poważnie, ta ustawa jest bardzo potrzebna i to jest ustawa, która wzmacnia tak naprawdę polską demokrację i oczyszcza ją z wpływów agentury rosyjskiej. To jest ustawa Lex Antyputin. Tak nazywa się ta ustawa. Dlaczego akurat w TVN i w Platformie to się skojarzyło z Tuskiem? No to to już nie mnie pytać, tylko pytać właśnie tych redaktorów, którzy ukuli tę nazwę. My tę ustawę i taki był cel, zamierzenie tej ustawy i tej komisji jest nadrzędnym celem to, aby badać właśnie wpływy agentury rosyjskiej na najważniejsze decyzje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarówno na szczeblu politycznym, ale nie tylko, również na szczeblu kadry kierowniczej wielu instytucji, spółek, które być może zawierały określone kontrakty, podejmowały rozmowy z Rosjanami, czy były pod ich wpływem finansowym, organizacyjnym. To wszystko będzie badała właśnie ta komisja, komisja weryfikacyjna, która ma powstać i ona jest komisją właściwie taką, która powstała w oparciu o te przepisy, czy bliźniacze przepisy, które funkcjonują w przypadku Komisji do Spraw Złodziejskiej Reprywatyzacji w Warszawie. Tej reprywatyzacji, z którą mieliśmy do czynienia wtedy, kiedy prezydentem była pani Hanna Gronkiewicz-Waltz z Platformy Obywatelskiej. Wtedy również, jak wdrażaliśmy te przepisy, wprowadzaliśmy tę komisję, to opozycja i ta sama telewizja krzyczała, że to jest sąd kapturowy, że to w ogóle niedemokratyczne, a ta komisja naprawdę sobie świetnie radzi i zasadnicza większość decyzji tejże właśnie komisji jest podtrzymywana przez sądy. Przez te właśnie niezależne sądy, o których mówią nasi oponenci, utrzymywane w mocy są te decyzje i przywracają tak naprawdę elementarne poczucie sprawiedliwości tym, którzy byli eksmitowani ze swoich mieszkań, pozbawiani dachu nad głową. Panie rzeczniku, po przyjęciu tej ustawy i po jej podpisaniu przez prezydenta, no, zrobiła się również burza w Europie i na świecie. Amerykański Departament Stanu wydaje oświadczenie, że jest zaniepokojony. Jutro, czy dzisiaj nawet już w Parlamencie Europejskim ma się odbyć debata w sprawie tejże właśnie ustawy. No i w poniedziałek już ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pan Marek Brzeziński, wystąpił w TVN-ie, też krytykując tę ustawę. Jaka jest wasza reakcja? No więc zacznijmy od końca. Jeżeli chodzi o stanowisko Departamentu Stanu, ja tam nie zauważyłem odniesienia bezpośredniego do meritum, czyli do ustawy. Departament Stanu w tym swoim oświadczeniu, lakonicznym, dość krótkim oświadczeniu, opiera się na opiniach obserwatorów. Opiniach obserwatorów. No, czyli ja wolałbym, żeby jednak każdy zaglądał do ustawy, a żebyśmy wszyscy mówili o merytorycznych aspektach tej ustawy. Mam nadzieję, że oczywiście będzie taka okazja, żeby oczywiście przedstawić już konkretne założenia i przepisy wynikające właśnie z przyjętego aktu w polskim parlamencie. Cała procedura, która będzie prowadzona przez tęże właśnie Państwową Komisję, będzie pod całkowitą kontrolą sądów. I to do sądu będzie należała ostateczna decyzja, czy ktoś działał pod wpływami rosyjskich służb, czy też nie. Jaka była jego rola w podejmowaniu określonych decyzji. I zawsze to sąd będzie decydował i podejmował ostateczną decyzję. I kłamstwem jest. Kłamstwem jest to, co widzimy na żółtym pasku TVN-u, że to politycy będą w jakiś sposób decydować o tym, kto będzie kandydował, kto nie będzie. To jest w ogóle jakaś aberracja, proszę państwa, zupełna. Komisja jest organem niezależnym, dlatego między innymi nie została powołana komisja śledcza, ponieważ ona byłaby ciałem politycznym i no, siłą rzeczy jej praca zakończyłaby się wraz z końcem kadencji parlamentu. Ta komisja będzie działała w wymiarze ponadkadencyjnym, niezależnie od tego, czy kadencja parlamentu będzie trwała, czy się zakończy. Ta komisja w sposób ciągły będzie nieustannie pracowała i badała wszelkie wpływy rosyjskie w polskiej polityce. I ja mam takie wrażenie, panie redaktorze, przy okazji w ogóle tej dyskusji historia zatoczyła koło, no bo
ta ustawa ma doprowadzić do oczyszczenia naszego życia publicznego z agentury rosyjskiej. Tak samo, taka sama była reakcja tych samych środowisk medialno-politycznych, środowiska Gazety Wyborczej w 1992 roku, wtedy, kiedy był obalany rząd pana premiera Jana Olszewskiego, który również chciał przeprowadzić lustrację wraz z panem ministrem Antonim Macierewiczem i to wtedy zostało zablokowane, zakrzyczane. Dzisiaj na szczęście mamy już tę ustawę, ta komisja będzie pracowała i na najbliższym posiedzeniu będziemy chcieli wybrać jej członków. Jest godzina 7:25, to jest rozmowa z panem Rafałem Bochenkiem, rzecznikiem PiS-u. Przenosimy się do internetu, na stronę Jedynki oraz do naszych mediów społecznościowych. No właśnie, 4 czerwca, rocznica obalenia rządu Jana Olszewskiego, ale również rocznica pierwszych wolnych, częściowo wolnych wyborów w Polsce. W Warszawie będzie manifestacja opozycji, już można powiedzieć w tej chwili, nie tylko Platformy. Wolne wybory to były w 91 chyba roku. Tak? Częściowo wolne. No tak. Częściowo powiedziałem, tak. I tegoż dnia w rocznicę odbędzie się manifestacja w Warszawie. Spodziewamy się, no właśnie, czego się spodziewamy? Możliwe prowokacje? Ja myślę, panie redaktorze, no na pewno oczywiście, biorąc pod uwagę te wypowiedzi polityków, którzy nadają tonę temu, co się będzie działo 4 czerwca. Podejrzewam, że będzie dużo agresji. Niestety zamiast zająć się sami sobą, będą pewnie mówili o nas, o Prawie i Sprawiedliwości, ale to wynika z pustki programowej po drugiej stronie sceny politycznej. Myślę, że jakby dzisiaj próbuje się manipulować tę ustawą, którą przyjęliśmy w polskim parlamencie, która dotyczy komisji weryfikacyjnej, z uwagi na to, że nie było żadnego impulsu, żadnej iskry po stronie opozycji, która zmotywowałaby ludzi na to, żeby na ten marsz pójść. Myślę, że po prostu organizatorzy tego marszu bardzo się obawiali tego, że nie będzie frekwencji. Zresztą wszyscy wiemy, że jeszcze kilka dni temu miało się odbyć kilka marszy. Każdy z liderów opozycji wybrał sobie inne miejsce na organizację swojego zgromadzenia. Dzisiaj się okazuje, że jakby ten efekt, na którym zależało Tuskowi, zdominowania opozycji osiągnął i przyciągnął wszystkich nagle liderów, prawda, tych mniejszych partii do Warszawy. Dziwię się trochę panu Kosiniakowi, panu Hołowni, że porzucili swoich zwolenników i przyjechali na marsz Tuska, zostawiając swoich zwolenników poza Warszawą. Także to też jest takie zastanawiające. Jeszcze elementy programowe. Donald Tusk mówi, sprawdzam i chcę 800 zł, 800 plus już od tego czerwca na Dzień Dziecka, jak to powiedział, i proponuje 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Co wy na to? No, panie redaktorze, pusty śmiech mnie ogarnia, jak Donald Tusk cokolwiek obiecuje, bo wszyscy wiemy, że słowo dla niego nie ma żadnego znaczenia i z tego, co rozmawiałem i rozmawia się w kuluarach polskiego parlamentu, to ciężko to 800 plus przechodziło wielu politykom Platformy Obywatelskiej przez usta. No, jeżeli przez 7 czy 8 lat krytykuje się kluczowe programy społeczne rządu Prawa i Sprawiedliwości, wmawia się, że to jest największe zło, jakie mogło się polskiej polityce i polskiemu życiu społecznemu przytrafić. Wręcz właśnie to również przecież było pretekstem do tego, żeby mówić o końcu demokracji, o wywróceniu porządku społecznego, bo takie argumenty też przecież padały. No to jak wierzyć w szczerość intencji, że ktokolwiek z tamtej strony sceny politycznej będzie chciał te programy kontynuować? Ja temu kompletnie nie wierzę i zresztą to wynika z badań jednoznacznie, że politycy nie wierzą obietnicom Tuska, bo Tusk jest politykiem niewiarygodnym. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby dotrzymał jakiegokolwiek słowa, krytykując te programy. Przecież padały bardzo często wypowiedzi bardzo negatywne ze strony polityków Platformy pod adresem programu Rodzina 500+. Mówiono o marginesach społecznych, o patologiach, że to jest finansowanie właśnie alkoholu i patologii społecznych. No to jeżeli ktoś tworzy taką aurę wokół tych programów, to co robi, panie redaktorze? No tworzy grunt de facto pod ich likwidację w przyszłości. Bo jeżeli coś jest źródłem zła, patologii, to zapewne będzie to również podstawą do tego, aby w przyszłości te programy ograniczać, modyfikować i likwidować. Zresztą pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Przecież nawet gdyby, załóżmy w tych czarnych scenariuszach, że wygrałaby wybory do parlamentu opozycja, to przecież Platforma nie będzie rządziła sama, tylko musi się dogadać z Hołownią, z panem Kosiniakiem, z PSL-em, a wszyscy doskonale wiemy, że pan Hołownia jest przeciwny temu programowi, pan Kosiniak mówi, żeby ten program przycinać, ograniczać tylko do osób pracujących i wprowadzać jakieś kryteria dochodowe, no to pokazuje, że potem będą mieli bardzo łatwy argument, żeby ludziom wmówić, no proszę państwa, no my chcieliśmy, no ale tamci nie chcieli, w związku z tym nie możemy nic z tym zrobić, nie wprowadzimy. Czyli będzie tak, jak było przez ostatnie 30 lat. No, na obietnicach się skończy i za słowami nie pójdą czyny. Tylko Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem tego, że te programy będą realizowane, będą utrzymane i będą, co więcej, rozbudowywane. Drodzy państwo, jest 19:30. Naszym gościem był pan Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję i dobrego dnia. Dziękuję, miłego dnia życzę państwu. Do widzenia. We'll be right back.
Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.